Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. I moi drodzy, dużo mi powiedzieliście, mega dużo mi powiedzieliście. Tylko tak, zanim ja tutaj do tego wszystkiego dojdę, musimy tutaj naszych przyjaciół nakarmić, bo są bardzo głodni. Chociaż czy wy jesteście kurde tacy głodni? A może się goni? Na pewno użyjemy na kozie tego. O, i koza już nie jest głodna. No i fajnie, i dzięki temu się pozbywamy rotten mita i nie mamy problemów z otruciem. Moldy Bread to dziwo również nie robi nam żadnej krzywdy. No myślę, że też jest dosyć spoko. Dobra. Lecimy sobie chyba dalej. Dobra, 88 może być. Lecimy sobie dalej, tylko zanim polecimy sobie dalej, Shiro oczywiście standardowo sobie nie włączył komentarzy. Kurwa, Shiro, czy ty możesz być normalny przynajmniej jeden dzień? Nie możesz. Zacznijmy od tego. To nam nie powinno w sumie nic lecieć. Zacznijmy od tego, że powiedzieliście mi, jak walczyć z tym cholerstwem. Ja wiem, że ja mówiłem, że z tym nie będę walczył i tak dalej. Potem pół odcinka walczyłem z tymi policjantami, żeby znaleźć sobie sposób. Moi drodzy, jeszcze raz wam tłumaczę, że ja w tej serii nie zamierzam pędzić. Nie zamierzam pędzić, bo robiłem to w Fear and Hunger 1, bo chciałem szybko tu dwójkę zacząć, nie będę kłamał, bo jedynkę tak troszeczkę znałem, bo obejrzałem tam chyba z jeden gameplay czy dwa. Dodatkowo jeszcze ludzie mnie do tego nakłonili. I chciałem być osobą pierwszą, która zacznie tą dwójkę. Będąc w tej dwójce, chciałbym się już bardziej w nią zagłębić, bardziej poznać ten lore, poznać może jakieś fajne ciekawostki na temat tej gry i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie pędzę, powolutku. No i tak, Wilk Good Love tutaj jak zwykle nam sporo tipów odrzucił. Ogólnie tak, mamy tutaj wiele informacji na temat ogólnie naszych bóstw, które mają tutaj opisane mniej więcej swoje sekwencje, czyli co które bóstwo daje. Tego nie będę wam spoilerował, może nie chcecie o tym wiedzieć. Szkło jest bardzo przydatne, ale ono nie stunuje. Bardziej oślepia wrogów i ich cel drastycznie spada, ale nie na każdego działa. Dokładnie. Ja też nie zauważyłem tego. Być może spróbujemy sobie to z policjantem. Na policjantów również mamy sposób. Policjantów można łatwiej zabić, gdy ich głowa przestaje się kręcić, to znak by ją zaatakować. Następnie ich skop i powinno być w problemie, ale i tak głowy im nie odetniesz, bo wstają. No właśnie, nie próbujemy w ogóle ich tam odcinać, no bo nie wstają. Zabijaj wszystkich mieszkańców starej wioski, nawet jak z tobą nie walczą, ich głowy są cenne. Możesz je wymienić na fragmenty soulstone'ów, a je przerobić na całe kamienie. Następnie prześpij się w łóżku i rozwiń swoją główną postać. Też ten fakt pchnie czas, ale i kolejne rzeczy będą miały miejsce i nowe interakcje się pojawią. Oraz broń palna jest mega mocna, pistolety głównie zadają obrażenia, no i tutaj jest informacja na temat pistoletów. Też wam nie będę spoilerował. Gdy użyjesz rev up 3 razy i użyjesz broń palnej, to strzelisz 2 razy i wykorzystasz tylko jeden nabój. Piszę, że masz nadzieję, że pomogłeś jak cholera, więc oczywiście super, dziękuję ci bardzo. Dodatkowo tutaj Ktonsens napisał, że z tego co udało się jej, bo tak mi się wydaje, że jesteś kobietą. Znaleźć Old Sports oznacza pieszczotliwe i staroświeckie coś w stylu stary druhu, czyli to, co nam mówił Pocket Cat. Więc fajnie, miło wiedzieć, super. Dobra, Brunkol również napisał o tym policjancie, że jeżeli go skopiemy, to zło się przestaje podnosić. Również dziękuję ci serdecznie. Needle działa trochę jak Crow Mauler z jedynki. Polują na uczestników festiwalu i jeśli go nie ubijesz, to będzie za tobą podążał w mieście. Polecam zajrzeć do restauracji, która jest na wejściu do miasta, tam gdzie byłeś na końcu poprzedniego odcinka. Jest tam postać, którą możesz przyłączyć do drużyny, dając jej heroinę, do której możesz używać w trakcie walki. Polecam odłamki szkła. Jeśli rzucisz się w głowę przeciwnika, masz dużą szansę na oślepienie go. No i właśnie to jest to samo. Dobra, restauracja, która była gdzie? W ogóle co my tu robimy, bo ja się chyba trochę pogubiłem. Nie wiem, co ja tu robiłem. A nagrywałem to przedwczoraj. Ej, no, my chyba tutaj nie byliśmy. Kurde Faja, gdzie my byliśmy? Serio się zgubiłem.
A, lewa strona, przepraszam, tak. Policjanci tu są, tu był Pocket Cat. No faktycznie, no faktycznie. Nie było tematu. Tutaj już nic nie stało, tu chyba też nic nie stało. Tu mamy skrzyneczkę. Otwórzmy ją. Oczywiście tail standardowo, chociaż będzie hair. Voila. Nie jest pusta. No to RNG jest tutaj straszne. RNG jest tutaj straszne. No ale... Tak czasem bywa. Czy my mamy heroinę? Czy my mamy heroinę? To jest dobre pytanie. To Marco Lavender. Nie mamy. Czyli co? A nie, mamy heroinę 3. Jednak zabiliśmy tego naszego Needlesa. Needles. Jezu, jak można nazwać dziecko Needles? Jest Needles. Ej, on zniknął. Tego nie zabiłem w końcu. I tutaj jest gdzieś restauracja. Gdzie jest ta restauracja? Tu była restauracja, tak? Tu była restauracja, jestem skłonny zawalczyć nawet z tym. A nie, tu była księgarnia. Tu była księgarnia. What? Dobra, spróbujmy jeszcze raz siłowo to otworzyć. Wątpię, żeby nam się udało, no ale spróbujmy. Robin, cześć. Miejsce oczywiście. Nawet mnie to nie dziwi. Że jakby koza jeszcze wolnęła. Jeszcze raz. 131. 51. I bis. O nie. Dobra, nie mamy szans tego otworzyć. Gdzie wy tutaj widzieliście... Gdzie wy tutaj widzieliście restaurację? Nie wiem. Co tutaj jest? Babiczka głosi brak wstępu, tylko obsługa. Czy chcesz złamać rules? Czy chcesz złamać zasady i wspiąć się na górę? Investigate. Schody wydają się dosyć ciche. No dobra. Mamy zasady. Może to właśnie tutaj jest ta restauracja, o której mówiliście. Kraty są pełne książek na sprzedaż. Nic interesującego. Tu to samo. Tu też nic nie mamy. Również nic ciekawego. Duża skrzynia. O, i mamy znak. Mamy znak, zaraz sobie do niego podejdziemy. Drzwi są zamknięte prostym zamkiem. Spróbujmy je wyważyć. Te drzwi nie powinny być jakieś ciężkie do wyważenia. Jeżeli wszyscy trafimy, powinno nam się udać. I... Jednak nie. Simple key. Z tego co pamiętam... Dawali ci nasi przyjaciele. Dobra, fear and hunger. All of ghosts? Nie. Fear and hunger, kurwa. And hunger. Termina. Circles. Ja muszę sobie włączyć oczywiście moje rządy. Dobra, to jest perfekcyjne, czyli Almer. I Gods of Fear and Hunger. Perfekcyjne, kurwa, nie pamiętam jakie one tam były. Almer. Aż ty w dupę węża. Almera chyba nie mamy. God of Fear and Hunger. Gdzie ty jesteś tutaj? Takie M. To jest to. No i gitara, siema. Palec pięć dobre klienta. Nie, dziękuję. O matko bosko, często kosko się wstyszyłem. Statua strachu i głodu stoi przed tobą. A i możemy się tutaj podpisać, jeszcze zapisać. No dobra, no zapiszmy tu. To będzie taki oryginalny save. Statua się roztrzaskała. Czy ty nam coś dajesz? Nic nie dajesz. Dobra, no to idziemy walić na pyrkę policjanta. Chodź tu, typie. Próbujemy zrobić to, o czym mi mówiliście, czyli walić go na pyrę, potem go skopać. Walimy w rączkę. Dobra, jednej ręki nie ma. Oczywiście on musiał uderzyć. Koza dostała łeb. Nasza koleżanka też dostała łeb. Miss. Kurwa, wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Abel, ty po prostu spróbuj.
Spróbuj, bo nie wierzę w to, że trafisz, ale spróbuj. Najmniej spróbuj. Glass Shardsy, wal mu na łeb. Dobra. To za nie żyje. Kurde, paja. Teraz już mnie to nie interesuje. Dostał. Run. No i jakoś ten miss... Ale świetny kurwa miss, no naprawdę, macie rację, normalnie misuje wszystko. On jest oślepiony, przypominam. On jest mega oślepiony. Wszystkie batony mi dojebały. Wyrżnął mi cały team, kurwa, ci policjanci są posrani. Kto to wymyślił? Statue cracked. Jeszcze raz. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co z tym zrobić, Phantom. Spróbuję jeszcze raz rzucić mu na łeb. Glass Shardsy. No ale nie widzę, żeby on naprawdę był jakoś ślepiony czy coś. Dobra, koza przynajmniej zatkowała. I nie widać tego ślepienia. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Próbuję zaatakować go w łeb. Może jak mu rozwalimy rękę, to... No, świetnie. Liczyłem na szczęścia. Czemu ty się nie zatrzymujesz? Możesz się zatrzymać, przyjaciel, proszę. Miss, dobra. Ja się w ogóle nie zatrzymuję. O. No i dobra, teraz robimy rev up. I walimy go na pyrę. Zadajmy życie. Widzieliście to, 100% to widzieliście. Dobra, kopnij dziada. Faktycznie. Ciało Bobiego wciąż pulsowało miarowo, ale teraz przestało. Łuska Bobiego jest sztywna i pusta w środku. Dobra, szukałem dziada. Blue Vial. Nie chciałem tego. Dobra, case raise to power. Książeczki dla nas. Nic wartego uwagi. Poczytaliśmy ostatnimi czasy. Więc nawet nie będę tego powtarzał. Bible. O, Grogorod, świetnie. Świetnie. Tu nic niestety nie ma. Tu też chyba nie. Szkoda, bo myślałem, że ten simple key nam wydropi i że to jakoś nam pomoże, ale widzę, że nie. Dobra, oczywiście sobie zapiszmy, bo w buksach. Alignment. W ogóle, kochani, jak wam się podobało nowe outro? Powiem wam, że spędziłem trochę czasu na pracy, pracując na. Dobra, tutaj nie ma przejścia. On do nas idzie? Nie idzie. Koń się kleszczu. Kurde, wiedziałem. No znów próbujemy dziada, no. Mogę użyć suicide? Nie mogę. No cóż, trudno. Walimy go na pyrę. Tylko obawiam się, że nasza Marina zaraz umrze. Brawa w kozę. Dobra. Tu je git. Z tym, że jak w head dostanie tak naprawdę, to już potem jest luz. Oj, tu ma chyba być teraz. Popróbuję. O. Rev up.
rozumiem, że raz wystarczył głowę. Kurwa, zostaw Marinkę. No. O szczęście, gnoju. Liczę na Simple Key. Dychaj. Ale wiecie co? Ogólnie, Moldy Bread. Świetnie. To jest bardzo podobna mechanika. Nie pamiętam, to chyba było w Silent Hillu? Chyba w Silent Hillu, nie jestem pewien. Albo w którymś z Resident Evilów. Tak mi się wydaje, że coś takiego było właśnie, że się kopało i w jednej chwili... Pepilsy, świetnie. I w jednej chwili stwory się przestawały ruszać. Taka dobitka była w sumie. Co to? O ty mendo. Ja widział, ja słyszał. I czuł. No i co ja mam teraz zrobić? Znów użyję save'a, bo się boję. Tylko jak teraz napiszę, to się... Dobra, nie napisałem. Nie wiem, co tam jest. Jak tu przejdę? Tak, to będzie dupa. No i co, jestem w ciemnej dupie. I to totalnie. Go. Kurwa, ty mendo. Jaki snajping. Ja mam pomysł i to bardzo ciekawy. Tylko musicie dać mi chwilę. Blue Vios. Dobra. Musimy Marinkę uleczyć. Bo ona dosyć mocno po dupce dostała. Zresztą nie tylko Marinka dostała po dupce. Patrzcie teraz. Robimy tak. A, jest, mam cię, gnoju. mam cię. Wiecie doskonale, co ja zrobię. Dawaj łapki. Kanapki. Zostaw ją pasztecie. Nie, za 23. Nie masz rączek. Jesteś bez rączek. Dobra, gardujcie się. Najgorsze jest to, że koza tu jest. Zostaw mi Marinkę. Głowa mu pulsuje. Ej, dobra. Run. No jak ty, kurwo? Przecież ty nie masz rąk. No co za wrzut? Zabił. No koza. Koza mi zabiła jednego healera. No trudno. Drzwi są zamknięte. Wygląda na to, że ktoś próbował je otworzyć siłą i z tego powodu mechanizm zamka jest uszkodzony. Ale ja nie chciałem zamka, tylko chciałem raczej tego przyjaciela naszego obszukać. Wieżowka wydaje się być w przyzwoitym stanie. Tylko tyle i aż tyle. No nie ma opcji, no. Kurde mendo. Zobaczę w ogóle, czy jest sens z nim walczyć. Bo być może nie ma. Bo to w sumie jest tylko skrzynka. Teraz będzie Tails. Kurwa, wiedziałem. I skrzynia jest pusta. Tu herb. Carrot. Nie, no to tak, wiecie co, zastanawiam się, chyba nie ma sensu tak naprawdę cokolwiek tutaj robić. I chyba z nimi walczyć też się nie opłaca. Tutaj jeszcze nie ma przejścia, okej. Okay. Tu nie ma przejścia. No nie wiem, tak mi się wydaje. W sumie czekam na wasze opinie, jeżeli chodzi o to. No ale ja się chyba cofnę. Nie widzę sensu. I rozumiem, że Needles może występować w takich właśnie skrzynkach. Dobrze wiedzieć, poci-loci. Ale ja z tym panem nie chcę mieć nic do czynienia, chociaż w sumie głupio zrobiłem, bo nie sprawdziłem, co jest po prawej stronie tutaj. Może tu coś jest. Dobra, teraz zostanę w papę. Jestem przekonany o tym. Kurwa, tu było przejście. No i wiedziałem. Kill me, please. Dobra, zaryzykuję jeszcze raz. Znów się wyleczę. Będziecie wściekli na mnie jak zwykle. Poproszę bez wyzwisk.
Będziecie wściekli z tego powodu, że... Ale czy... Możesz mi oddać to? Remove. I daj naszej księżniczce. Equipment Dark Marina. Equip Ring of Steel Pot. Daj mi to. Kurwa! Jeszcze dostałem. No dobra, Marinka sobie tam odpocznie w razie czego. Trzeba mu szybko rozwalić łapki kanapki. Tam rzeczywiście musiałeś zmisować, co? Dobra, nie masz łapek. Garduj się. Dobra, on go wali po nogach. To 11, przeżyje. Jest świetne. Marina za 6, nic się nie stało. Mezy spróbuję jeszcze, bo w sumie możemy sobie zrobić rev-up. Możemy się zgardować. Czy coś to daje na gardzie? Kurwa, nie zdążę sprawdzić, bo mi koza oczywiście wszystko wytłucze. No, jak koza ty. Głupia koza, głupia koza, głupia koza, głupia koza, głupia koza. Będa. Będa i głupia koza. Dobra, co my tu mamy? Tu nie mamy nic, tu nie mamy nic, tu też nie mamy nic. Ta będa. No, niech mi idol wyskoczy, będę bardzo pięknie przekonany, że tak będzie. Temple District, kościół Almera i w sumie Shopping District, okej. Kurwa, policja. Ein Rhein Polizei. Nie, 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 nie. Ja tam nie idę. Goń się, kleszczu. Tak jak mówiliście, uciekam od nich. No, zmroki coina, świetnie. Kolejne blue herb. Kolejne kurki. Muszę zobaczyć, co te kurki dają. Tak, tape. Pytanie, czy ten policjant stąd to jest ten sam policjant? Myślę, że tak. Ahahaha, nie ma. Weź mnie zostaw, no. Pipe, mushroom stew. Nie będę z nim walczył, no weź, typie. No kurwa, akurat musiał mnie złapać. Noż ty padalcu. Ty padalcu. Nie mam save'a. I teraz pytanie, czy mam uciec? Spróbuję uciec. Świetnie. I koza po łbie. Nie mam save'a, nie mam nic. No, to już teraz tym bardziej chcę uciec. Zostaw mnie, ty obszczymurze. Kurwa, tam jest kolejny jakiś shooter, prawda? Nie. Żółty mag. To nie robią. Idą. Dobrze wiedzieć. Kurwa, nie! Nawet nie wiem, co zostałem, ale musiał mi jeszcze przypierdolić. Mam body zero. Rozumiecie to? Ja jestem teraz nieśmiertelny. Mam body zero. Marina jest martwa. Ej, spróbuję. No i tak jestem już martwy, kozy nie mam. Oż ty w tyłek. Ej, no ale... No, Marina jest martwa. Nie może mi jej zaatakować. Nie, nie działa to w ten sposób. Nie działa to w ten sposób, ale widzieliśmy żółtego maga i jakiegoś dziwnego typa, który mnie postrzelił. Co wy macie we łbach? Typy. I znów muszę to przejść. Czemu ja nie zrobiłem save'a? Healing. Jeszcze raz. Tyle przedmiotów poszło się jebać. Jezu, czemu oni zrobili tak dziwny sposób używania przedmiotów? To jest tak dziwne. Dobra, kliknąłem. Żyję. Znaczy, chyba. Nie no, żyję. Krytyk mi się przydał. Strzeli w Marinę. Nie, nie trafił.
Dobra, nie ma łapek. Teraz się gardujemy, robimy rewap. No zrób rewap. Koza została po łbie. 8. Nasza postać się chyba wyleczyła, tylko najgorsze jest to... Equip. Możemy zmieniać sobie? Możemy sobie zmieniać. Dobra, kliknijmy guard. O kurwa, nie zauważyłem. Nie zauważyłem. To nam odejmuje, całkowicie nam odejmuje ruch. Wciągnięcie, tak, odejmuje nam ruch. No dobra. Item, nie item, equip. Ring of Wraths musimy ściągnąć. Kurwa, to nic nie dało. Gówno. No koza nam psuje wszystko. Koza nam psuje wszystko. Czy ja tą kozę mogę zostawić? Ta koza jest durna. Muszę użyć Blue Vial na tej głupiej kozie. Najgorsze jest to, że zaraz nie będę miał czym się leczyć w sumie. Ale dupa. Equip. Ring of Wraths. Dobra. No i użyję tego save'a, żeby nie było, bo nie chciałbym się już cofać do tego miejsca. Trochę szkoda, że ta koza nam tak paskudzi. Ej, a w teorii... No właśnie, ej, bo nie znalazłem chyba takiego tipa tutaj. Nie wiem, czy to się tak da. Weźmy head. Oczywiście tails, nic nowego. Smoki! Smoki! Ej, możemy chyba otworzyć tym te drzwi. Możemy chyba otworzyć te drzwi. Idziemy tu. O tu. O tu, 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 tu. O, w tym miejscu. Chodzimy na górę. Łamiemy zasady. Na pochybel, jak to mówią. Czy my możemy to otworzyć teraz? Chcesz tu użyć smoki? Chcę. Dobra, wszystko na sprzedaż. Otwórzmy oczywiście standardowo, nic się nie stanie. A jednak. Znajdujesz Soul Devour Knuckle. Ciekawe. Tutaj też nic nie ma. No ale dobra, mamy łóżko. Mamy łóżko. Jest tutaj książka nazwana... Misset Adventures of Jarl Grail. Ale to samo to tam było na dole. Dobra, no znów używam save'a, no bo mam smoki. Wiem, że znów spamuję, ale trudno. Ta gra jest ciężka w cholerę. Ona powinna mieć save'y co 5 minut. Mniej nawet, co 3. Co 3 minuty. Chcę zobaczyć, co się stanie, jak tutaj się prześpię. Bo nie wiem. Czy będzie kolejny dzień? Nie. Oho! Ktoś odpadł? Witamy z powrotem. Boże święty. Boże święty. Zlagowałem się. Dobra, zakładam, że już znasz już większość swoich współzawodników. Pop the peace. Utrzymaj tempo. Utrzymaj tempo. Festiwal nie potrwa na zawsze, w sensie nie będzie nieskończoność. Co tu się po prostu dzieje? Nie mam czasu marnować go na ciebie, czy nie mam na ciebie czasu, żeby go marnować. Co ja gadam? Nie mam czasu do zmarnowania na ciebie. O, lepiej. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Ponieważ wasza czternastka tak późno dołączyła do imprezy, wasze dni już się kończą. E,
Festiwal osiągnie swój punkt kulminacyjny już za 3 dni. Tyle masz czasu, wykorzystaj go mądrze. Czasu do czego? Co się stanie w ciągu 3 dni? Okej. Mój mistrz ma krótką uwagę. Jeśli którykolwiek z pozostałych 13 uczestników będzie jeszcze w pobliżu, gdy wybije północ dnia trzeciego... Więc... myślę, że będziesz mógł po prostu poczekać i zobaczyć. Jednakże nie zaleca się czekania do tego czasu. Masz na myśli to, że muszę zabić wszystkich innych uczestników? To, co zrobisz, a czego nie, zależy oczywiście wyłącznie od ciebie. Czy chcesz zabić swoich współzawodników, swoich kolegów? Ale dość o tym. Przejdźmy do usług, które mogę ci świadczyć. Jak mogę ci pomóc w twoich poszukiwaniach? Zapisz The Hexen Talk, czyli tutaj, w tym miejscu, ulepszamy swoją postać. Dało jeszcze 14 dusz. Kieruj się do wieży, niech poleje się krew. Jak 14 jest zredukowanych do jednego, tak otwierają się bramy do dwóch Rera. Do dwór. Na dwór Rera. Wolba. The Hexen. Jak wygląda The Hexen? O kurde blaszka, jestem czaszka. Co to jest? Ja pierdzielę. Engrave. Mamy jedną duszę do wydania. Co to jest? Agility plus 1. Coś mówiliście o jakimś super fajnym skillu. Czekajcie, szukam tego komentarza. Gdzie to było? Standardowo pewnie wilk. Nie. Może i nie? Ktoś coś pisał. Nie no, wilk na pewno. Tak. tylko ja spartoliłem. Tak, spartoliłem już w tej chwili. Dobra, nie będę się rozwijał. A wiecie czemu? Bo powinienem się najpierw cofnąć. To, że ja się tutaj przespałem, no to tak naprawdę nam przyspieszy ten cały dzień. Ale tego nie chcemy na razie. Znaczy ja nie chcę. Ponieważ najpierw jedną rzeczą, którą chcę zrobić, to udanie się z powrotem do tego kręgu, o którym wam kiedyś mówiłem. Kiedyś mówiłem, nawet wam pokazywałem. Wtedy tak ucięliśmy bodajże odcinek, bo coś mnie goniło, nie wiem czy pamiętacie. Tam był taki krąg i na tym kręgu możemy poświęcać główki. Więc tak, będę chciał to zrobić. Zobaczymy. No, uda. To znów na zbieranie tutaj tego wszystkiego czeka niestety. Jest to lucky coin. Dobrze wiedzieć. Mushroom stew, meat pie, o, czyli więcej żarła. Dwa szylingi. Ej, tym razem nie ma, o jest jednak tutaj, dobra. No już mnie kurwa pajac jeden zauważył. Dobra, i tutaj będzie widać tak. Koleżkę. Ten head. Cool tails. Dobra. Mamy kolejne pociski. Ale czekajcie, bo ja w teorii mam broń. Prawda? Prawda. Mam broń. Nawet mam amunicję chyba. Dobra, tutaj nic nie było niestety. Tu było przejście jakieś. Tu też jest przejście. Dobrze wiedzieć. Jak to się zdarzyło, nie wiem. Dobra. Ornament Lantern, Pipe. Tu już nic nie ma. Tu możemy coś przepchnąć. 3. To nie jest ten sam typ. Red Carp. To nie jest ten sam typ. Ich jest tu dwóch.
Dzikusów jest tu dwóch. Ale i tu jest przejście. Gripping talisman. Red meat. Kolejny talizman. Coś tych talizmanów jest tu za dużo. Coś tych talizmanów. Co to w ogóle jest? A, studzienka. Tu jest studzienka. Pomidorek, kolejny pomidorek. Dobra, i tu już też nic nie ma. No właśnie, nadal pytanie, czy jest tu jakieś przejście? Nie ma przejścia, cholercia. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Kurwa, ale tu już było przejście. Tu już było przejście. No wyminiemy go. Po prawej stronie też jest przejście. Tam widzę szyling chyba leży. Nie, chyba mi się. Po prawej jest przejście, definitywnie. I tu już coś do nas biegnie chyba. To wy sobie chyba, kurde, jaja robicie. Red herb. Wiecie co? Ja się tu zaopatrzę. Wezmę equipment, Dark Marinka. No i zobaczmy sobie tego rifle'a. Tylko pamiętać, nie sprintować. Shiro, nie sprintujemy. 8 pocisków, to nie jest mało. Będę strielać. Oby do mnie nie strielali, to będzie dobrze. To będzie dobrze. Dobra, heads. Będzie Tails. Kurwa, wiedziałem, to jest naprawdę dziwne, mega dziwne. Czuć, że to jest zmodyfikowane. Rotten meat, jakaś karotka. Fajno. Coś czuję, że zaraz poleci saving. No reaction. W jednej chwili czarny kozioł zatrzymuje się na kopytach. Głodny jesteś? Co się dzieje? Co tu się kurwa stało? O, myślę, że możemy wszyscy sobie zrobić małą przerwę. Musimy teraz iść. Dobra, wystarczy ciąkania. Nie chcę na razie nic z nim robić. Niech on sobie tutaj siedzi. Wiemy, że możemy go zrekrutować. O kurwa. Co tu się odwaliło? Muncz, muncz po prostu. Lawenda, jammo. 10 ammunition. 10 ammunition, dobrze jest. Ja sobie to zapiszę, bo fajnie mi się tu już chodzi. Myślę, że dużo zyskałem na tym, że opuściłem kozy. Teraz żałuję, że zabiłem tego typa. Najgorsze jest to również to, że... Właśnie, tutaj jesteś, dziadu garbaty. Au! Nie ma jednej ręki. Dobra, próbujemy, czy testujemy znów. Czy broń na niego działa? Będę chciał na niego strzelać. Niego strzelać, nie na niego. Miss. No i w łeb. No i w łeb. Na szczęście zrobiliśmy save'a. Nie będę płakał. A, już teraz bym płakał pewnie. Teraz już bym płakał. Miss. Świetnie, baton i w łeb. Już jestem pewny, że jest dupa. My uciekamy. Nie da się. No i Marina nie żyje. No i właśnie przez to swoim łbem cząchać. Będa. Ja nie wiem, co tu się odwala? Co tu się odwala? Jeszcze raz. Spróbuję go zatrzymać. Zobaczmy, czy w ogóle jest sens strzelania do nich, bo to też jest ciekawe. Czy jest sens strzelania do tych matołów? 3 pociski. I po nim. Dobra, 3 pociski po nim. Buvile. Ej, w sumie to nie takie złe. 3 pociski i w sumie dosyć. Gdzie jest przejście? Od tej strony. To też ciekawe. Przynajmniej wiemy, gdzie to prowadzi. Nie wiem, czy ja chcę to zapisywać. Wiem tylko, że to jest kościół tego Almera. Wyskoczył tu jakiś gargulec dziwny. Też się trochę martwię, że zaraz on tu może gdzieś podlecieć. Może on gdzieś tu w ogóle jest. Ale nie widać.
Goza nam trochę zajęła to miejsce. Mówicie, że każdy sojusznik jest na wagę złota. Nie z tej czternastki w sensie. Tylko no, nie jestem pewien, czy koza nam się tu przydaje. No nie możemy w ogóle nad nią w żaden sposób panować. I to mnie trochę martwi, bo jakbym chciał właśnie sobie teraz HP podleczyć. Nie mogę, bo koza atakuje. Dobra, jajeczko. Co? Jajco. I to dosłowne jajco. Pójdziemy może jeszcze do tego gościa Almer. Już mamy 40 minut nagrania. Ale zobaczmy jeszcze, co jest po prawej stronie. Eastern Outfit. Outskirt. Holy bread. Turnip. Słyszysz strzały? Co tutaj się dzieje? Kto strzela? Tylko ja mogę strzelać. Jajeczko, papryka. Ktoś tu mnie strzelił, ale nie wiem kto. Jezu, jakie to jest wielkie. No nie przejdziemy tędy. Tu mnie cieszę się trochę. Teraz pytanie, czy zaczynamy od tego miejsca? Czy na tym save'ie? 3 ammo, o kurwa. Ja dostałem. No i teraz... już nie... Jezu, kim ty jesteś? Elite Trooper. Ja mogę w ciebie strzelić, na przykład w głowę. Weź mu rękę, obetnij. Headshot powinien być. On mi strzelił! Cheaterstwo. Rękę oddaj. O ja pierdolę. Zwiększony def wszędzie. Dobra, może mu jakoś tą rękę obetniemy. 49, o bagnet. Świetnie, za 40. Ach, Jezus Maria. Ile to ma defa? Ile to ma defa? Cześć. No i po koleżance. 29, świetnie. I patrzcie, teraz ja to ogram. Krzyżę to nie. Teraz strzelamy. Zobaczymy, czy to, co powiedział nam koleżka, było prawdziwe. Dobra, no skupmy się na tym ręku. Raz. Low bayonet. O, świetnie. O, straciliśmy lową rękę. Nie, no to jest kurwa przeginka. Tyk. Ciekłem. Nie. Aja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 j
Uciekłem, ale to i tak już nie chcę. Moi drodzy, 43 minuty nagrania, zakończmy tutaj. Zaciłem lewą rękę i tak już nie chciałem stąd kontynuować, więc zaczynamy znów odtąd. I teraz pytanie do was, bo chociaż, kurde, a może nagram jeszcze jeden odcinek? I zrobiłem takiego baita. Dobra, nieważne, chyba jednak nagram jeszcze jeden odcinek. Tak czy inaczej, gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Jestem ciekaw, piszcie w komentarzach. No i moi drodzy, to by było na tyle, trzymajcie się. Hej, hej!